Cześć, witajcie ponownie. Tematem dzisiejszego, nieco krótkiego odcinka będzie słynne, znane i lubiane koło zmiennych faz rozrządu, stosowane powszechnie przez Renault w swoich benzynowych jednostkach 16, jak i 24-zaworowych. Szczerze mówiąc, mój pierwotny plan zakładał omówienie tego tematu przy okazji omawiania wymiany rozrządu w jednym z tego typu silników. Chciałbym Wam to pokazać. Natomiast aby nakręcić dobry materiał tego typu, potrzeba jest mieć wyciągnięty silnik na zewnątrz, tak aby dokładnie dojść wszędzie z kamerą. No jeżeli trafi się jakiś silnik na tak zwane złomowanie, to oczywiście na pewno nagram taki odcinek. Natomiast w swoich wiadomościach prywatnych oraz mailach zasypujecie mnie zapytaniami. Przede wszystkim jak rozpoznać zużyte koło zmiennych faz rozrządu, co ile je wymieniać i tak dalej. Tak więc myślę, że ten filmik przybliży Wam nieco to zagadnienie. Oczywiście korzystam z okazji, że trafił do mnie reprezentatywny przykład z wyeksploatowanym tego typu kołem. Posłuchajcie pracy silnika samochodu, w którym ewidentnie zużyte jest koło zmiennych faz rozrządu. Słyszycie ten piękny klekot? Pracuje jak diesel, prawda? Dźwięk wydobywa się z tego oto miejsca. Tutaj umiejscowione jest nasze słynne koło zmiennych faz rozrządu. W początkowym stadium tego typu usterki objaw ten występuje praktycznie tylko na mocno rozgrzanym oleju silnikowym. Tak więc przed zakupem tego typu samochodu, szczególnie jeżeli ktoś zapewniał Was, że rozrząd w tym aucie był niedawno wymieniany, rozgrzejcie solidnie silnik i wsłuchajcie się w jego pracę, gdyż na zimno objaw praktycznie nie występuje. No tutaj dla porównania mamy silnik, w którym pasek rozrządu został wymieniony około 15 tysięcy kilometrów temu. Robiłem to osobiście i oczywiście zastosowałem tutaj również nowe koło zmiennych faz rozrządu. Oryginał produkcji Aisina. Sami posłuchajcie, silnik oczywiście jest mocno rozgrzany. Poza cykającymi wtryskiwaczami benzynowymi, co jest normą w tych silnikach, nie usłyszycie tutaj niczego złego. Jak rozpoznać zużyte koło zmiennych faz rozrządu? Już wiecie. Kończąc i zbędnie nie przedłużając, odpowiem na jeszcze jedno pytanie. Co ile wymieniać koło zmiennych faz rozrządu? Otóż ja w tego typu silnikach zalecam Wam wymianę koła zmiennych faz rozrządu za każdym razem, kiedy wymieniacie kompletny rozrząd. Naprawdę nie ma sensu nadmierna oszczędność w tym przypadku. No zresztą ten samochód, który słyszeliście na początku tego filmu, był tego najlepszym przykładem, gdyż poprzedni jego właściciel wymienił kompletny rozrząd, ale bez koła zmiennych faz rozrządu. Chciał po prostu zaoszczędzić. Wystarczyło kilkanaście tysięcy kilometrów i koło pracuje tak jak słyszycie. Nadaje się jedynie do wymiany, co wiąże się oczywiście z ponownym demontażem rozrządu. Oczywiście jeżeli ktoś robi to z głową i już podejmie się wymiany samego koła zmiennych faz rozrządu, a nie całego rozrządu, to powinien bezwzględnie wymienić Wam pasek rozrządu. Renault nie dopuszcza absolutnie możliwości powtórnego naciągania paska rozrządu. Przestrzegam Was przed tym, nie róbcie tego, nie zakładajcie ponownie starego paska rozrządu, pomimo tego, że ma on nawet przykładowo 10 tysięcy kilometrów. Nieważne, czy wymieniacie sobie samą pompę wody, czy wymieniacie sobie samo koło zmiennych faz, czy też jedną z rolek, która zaczęła Wam huczeć. Nie róbcie takich rzeczy. To jest tylko pozorna oszczędność. Zresztą tak jak pozorną oszczędnością jest montaż całego kompletnego zestawu rozrządu, jednak bez koła. Jak widzicie tutaj na tym doskonałym niemalże przykładzie, zaoszczędzicie więcej pieniędzy, wymieniając wszystko za każdym razem. Póki co to na tyle. Mam nadzieję, że ten filmik choć trochę Wam się przyda i pomoże Wam rozwiać Wasze wątpliwości. Oczywiście polecam również kanał mojego kolegi Laguna Fana, jeżeli chcecie wiedzieć więcej o Lagunach. Dziękuję również dwóm osobom wspierającym mój kanał na Patronite. Ich niki macie właśnie na ekranie. To bardzo miły gest. Jeżeli również chcesz wspomóc, link do mojego konta na Patronite znajduje się w opisie filmu. Ja się z Wami żegnam i do następnego razu.